dzisiaj tak w duszach radośnie i dzwony serc naszych biją rozgłośnie, bo w tym kościele na zawsze już z nami zamieszka Król Świata, Jezus kochany. Błogosławionej Edycie, której Kościół poświęcony z pobytu ziemskiego nie obce te strony. Ona, gdy Jezusa prawdziwie poznała, całym siebie, swe życie bez reszty oddała dla Niego. Za jej przykładem niech i w tym kościele wznosi się do Boga szczerych modlitw wiele. Również za Ciebie, arcypasterzu dostojny, by Bóg w swych łaskach był dla Ciebie hojny. Bóg niech będzie z Wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, przybyliśmy tutaj z radością, aby przez złożenie ofiary Chrystusa poświęcić nowy Kościół. Ze szczerą pobożnością bierzmy udział w tych świętych obrzędach. Budowa nasza rozpoczęła się w roku 1986, 7 lipca i trwała do dnia dzisiejszego. To znaczy się 5 lat, 5 dni i 1 dzień. 5 miesięcy i 1 dzień. Budowę zbudowały nasi parafianie, ręce naszych parafian zbudowali tą świątynię. Inne parafie także nam pomagały, przeważnie finansowo, za wyjątkiem prac specjalistycznych, tak jak pokrycie dachu, tynki zewnętrzne, no i ołtarz, który wykonał kamieniarz tutaj z komisji. Prosimy księdza ordynariusza o błogosławieństwo pracy naszych rąk, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Bardzo dziękuję. Drogi księże, biskupie, ordynariuszu, jako majster tej budowy tej świątyni tutaj, w imieniu całego społeczeństwa, całej parafii przekazuję te klucze tego kościoła i proszę o konsekrację jej. Dziękuję bardzo. Wstępujcie w bramy pańskie z dziękczynieniem. Z hymnami w Jego przedsionki. Z wielką radością rozpoczynamy obrzęd poświęcenia Waszego nowego
bardzo pięknego kościoła. Dnia dzisiejszego Słowo Boże będzie już stale głoszone w tym oto kościele. Na wezwanie księdza biskupa wspólnie odpowiemy Amen. Niech w tej świątyni zawsze rozbrzmiewa Słowo Boże, aby wam odsłaniać tajemnicę Chrystusa i przyczyniać się do waszego zbawienia w kościele. Czytanie z Księgi Nehemiasza. Kapłan Ezdrasz przyniósł sprawę przed zgromadzeniem, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety
oraz wszyscy inni, którzy byli w stanie je zrozumieć. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną.
Czuję też na modlitwy wiernych, które docierają do tronu Boga. Po okadzeniu ołtarz zostanie nakryty jako stół dla uczty eucharystycznej. Niech nasza modlitwa wznosi się przed Tobą, Panie, jak kadzidło. Thank you.
Pokazuje nam ziemię, a
śpiewaliśmy mu radosne Te Deum Laudamus. Ale to podziękowanie również teraz należy się ludziom. Dziękuję więc przede wszystkim i bardzo serdecznie księdzu biskupowi ordynariuszowi doktorowi Damianowi Zimoniowi. Kiedy mnie tu posyłał przed rokiem i kilkoma miesiącami na tę placówkę, powiedział: posyłam cię do bardzo dobrych ludzi. Księdzu Andrzejowi Paponiowi, który przez rok z zapałem kontynuował dzieło kończenia powolnego tej świątyni. Ale największe i najserdeczniejsze moje podziękowania kieruję właśnie do moich rodzin, do wszystkich pracujących społecznie, do wszystkich służących transportem i maszynami. Tego było bardzo wiele. Tego się nie da wymienić ani policzyć. Dziękuję wszystkim dobrodziejom, którzy wielkimi sumami służyli, abyśmy mogli właśnie kościoła dokończyć. Dziękuję przybyłem obecnemu tutaj dzisiaj towarzystwu imieniem Edyty Stein, które bardzo mocno związane jest z naszą parafią i z tą świątynią. Zapomniałem przywitać, wybaczcie, ale tym serdeczniej wam dziękuję. Z panem prezesem towarzystwa na czele.